Jak to się mówi, lagę i do przodu. Tak, tutaj bardzo technicznie wszystkie drużyny grają. Świetna interwencja Cieślaka, by bronił po przekątnej ten strzał. No ale też zwróćmy uwagę, Kuba, to jest wielki finał. 8 najlepszych drużyn tutaj zjechało. Oni muszą prezentować już jakiś poziom wysoki. To już poziom jest naprawdę wysoki. Po tych wszystkich, który ma swój udział i każdy interesuje się tak doniosłym wydarzeniem. Dokładnie. Rzutka z odegraniem! Jest! Tutaj widzimy... 2-0! Ta piłka, z tego co widzieliśmy, przeszła jak między tunelem. Niestety dla bramkarza to jest zawsze upokorzenie, ale jednak takie rzeczy się zdarzają. Gracjan Brzezicki odpowiednio dostawił nowe do tej piłki. Jęczynę, jak to mówią. Z lewej i chyba tak się dzieje, miałeś rację! Tak! Stadiony świata, proszę Państwa! Stadiony świata! Ta piłka zakręcona jak niegdyś w reklamie Biedronki Adamiakowa zakręciła regalem. Kapitalnie zdjął tą pajęczynę. Mamy jeszcze trochę czasu. I wszystko może się zdarzyć. Brzezicki z przed linii pola karnego za mocno wypuścił tą piłkę. Przeczytał środkowy obrońca. Jeszcze Oleż bramka! Proszę Państwa! Zwróćmy uwagę raz jeszcze, jak do tego doszło. Akcja przed linią pola karnego. Błąd w ubezpieczeniu strefy defensywnej. Widzimy dużo wolnego miejsca i świetnie oddany strzał. W końcu za sprawą właśnie tego aktywnego napastnika. Jest, ale mamy znowu! Jezu, szybko! Nie zdążyliśmy jeszcze skomentować dobrze tamtej bramki, a już to za kolejna. Proszę bardzo, zwróćmy uwagę, jak do tego doszło. Piłka za plecy obrońców. Tu jeszcze w locie próbował Różewski ją zasekurować, zablokować. Sandzewicz dotknął i Sandzewicz sprawia, że jest 1-1. Karty podobnie...